Czwartą porażkę z rzędu zanotowała Broń Radom. Ekipa Dariusza Różańskiego przegrała w niedzielę z Pelikanem Łowicz 1-4. Goście objęli prowadzenie w 25 minucie, gdy Jakuba Kosiorka pokonał Mateusz Wrzesiński. Tuż po przerwie do wyrównania doprowadził Przemysław Siwiński. Później inicjatywa należała już jednak tylko do gości. W 68 minucie znów prowadzenie gościom dał Damian Szczepański. W 81 minucie trafił Piotr Piekarski. A w doliczonym czasie gry rezultat ustalił Damian Kozieł. Dobry mecz uważam z naszej strony, jak i ze strony Broni. Widzieliśmy, co nas czeka. Broń jest bliziutko za nami. Widzieliśmy styl, widzieliśmy jak oni będą grać, także nawiązaliśmy swoją grę, wykorzystaliśmy swoje sytuacje, z czego bardzo jesteśmy zadowoleni. Przegrywamy kolejne spotkanie, dużą różnicą bramek z solidnym przeciwnikiem. Po przerwie strzelamy bramkę kontaktową. Gramy jeszcze około 10 minut na takim turbo doładowaniu, powiem kolokwialnie. Natomiast później spada już motywacja tej gry. Przed meczem dużo rozmawiamy, motywujemy się. No, w meczu jakoś tak nie wychodzi. Taki eksport, jak nie idzie, to nie idzie i nie wiem, co byś robił. To często tak bywa, że trzeba łyknąć gorycz porażki. Dla nas teraz problemem, i to poważnym problemem, będzie szukanie tych punktów, i to 3 punktów od razu, przełamanie się. Jedziemy w środę na dosyć daleki wyjazd. No i cóż, kto grał dzisiaj więcej, musi się zregenerować, żeby w środę znowu stanąć do boju. Również teraz po meczu rozmawialiśmy wspólnie z zawodnikami. No doszliśmy do wniosku, że no dzisiaj nam nie wyszło, pomimo jakiegoś tam ultraofensywnego ustawienia. No trzeba spojrzeć też prawdzie w oczy. Dysponujemy takim składem w danej kolejce, a nie innym, i na tym się opieramy. No. Niedużo czasu do środy, ale trzeba z pełną mocą i wszelkimi sposobami zrobić tak, żeby to koło fortuny się odwróciło. Po 26 kolejce Broń ma na swoim koncie 30 punktów i zajmuje 12 miejsce w tabeli. W środę w meczu następnej serii gier podopieczni Dariusza Różańskiego zagrają na wyjeździe z Olimpią Zambrów. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17:00.